Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, spotkał się z radomianami. Jak będą wyglądały niedzielne wybory prezydenckie? Radomska Broń zwyciężyła w pierwszym sparingu. Radom to kolejne miasto na kampanijnej mapie Krzysztofa Bosaka. W niedzielę kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wizytę w Radomiu rozpoczął od upamiętnienia 44. rocznicy wydarzeń radomskiego czerwca. Pamiętamy o 3 ofiarach śmiertelnych, pamiętamy o księdzu Kotlarzu, pamiętamy o wszystkich pobitych, o wszystkich wtrąconych do więzień. W mojej rodzinnej Zielonej Górze jeszcze w czasach stalinowskich miały miejsce również pewne rozruchy, brutalnie stłumione przez policję, o których mało kto pamięta, nie były sławne na całą Polskę, jak wydarzenia w Poznaniu czy w Radomiu. Następnie kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Konfederacji wziął udział w mszy świętej w radomskiej katedrze. Po niej miał miejsce briefing prasowy z mediami oraz spotkanie z sympatykami i wyborcami. Mam sympatię do mieszkańców Radomia, których znam i z którymi pracuję, także w sztabie, także w naszych partiach politycznych. Natomiast dzisiaj to zbieg okoliczności, ale minęło dokładnie 4 miesiące od mojej wizyty, którą rozpoczynałem kampanię wyborczą. Tym razem Bosak pojawił się w Radomiu na ostatniej prostej przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku. Polityk podczas przemówienia do mieszkańców Radomia poruszał kwestie poprawności politycznej, globalizacji, waluty euro czy traktatu lizbońskiego. Obok Bosaka na scenie można było zobaczyć m.in. Jana Łopuszańskiego oraz innych lokalnych działaczy Konfederacji. My staramy się pomimo to prowadzić kampanię merytoryczną, pokazać, że wbrew temu, co media mówiły o nas przez lata, nie jesteśmy radykałami, prezentujemy zdrowy rozsądek, wolność gospodarczą, tradycyjne wartości, nowoczesne patriotyzm, efektywne, skuteczne, suwerenne państwo. To są takie rzeczy, które są nam bliskie, w które chcemy inwestować swój wysiłek. Korzystając z okazji, zapytaliśmy kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zdanie na temat Radomia jako miasta wojewódzkiego. Proces takich zmian administracyjnych jest równoznaczny wydzieleniu Warszawy z województwa mazowieckiego. To jest kwestia do debaty. Jeżeli będzie konsensus w takiej sprawie, to myślę, że można to zrobić. Natomiast jakiekolwiek ruszanie w tej chwili w kampanii wyborczej siatki administracyjnej podziału naszego kraju, myślę, że ma raczej charakter kiełbasy wyborczej. Bosak odniósł się również do budowanego w Radomiu portu lotniczego. Wiem, że wokół lotniska w Radomiu są bardzo różne komentarze. I rozwój lokalnych lotnisk to nie jest coś prostego. Ruch lotniczy lubi się koncentrować w duże węzły przesiadkowe. Bosak to jeden z kandydatów, który nieczęsto gości w mediach głównego nurtu. Stąd popularność kandydata wśród starszych grup społecznych jest praktycznie znikoma. Wykorzystując okazję, polityk na sam koniec w skrócie przedstawił swoją wizję. Mój program to synteza konserwatyzmu, polskiego patriotyzmu, przywiązania do suwerenności państwa polskiego. Wybory prezydenckie 2020 już 28 czerwca. Tegoroczna, nietypowa kampania prezydencka jest już na finiszu. Podczas gdy kandydaci pokonują ostatnie kilometry kampanijnej trasy, Państwowa Komisja Wyborcza szykuje się do organizacji głosowania. Po raz pierwszy odbędzie się ono w formie hybrydowej. Oznacza to zarówno możliwość oddania głosu w lokalu, jak i w formie korespondencyjnej. Dla wyborców, którzy wybiorą sposób tradycyjny, procedura przebiegnie standardowo. Zasady przebiegu głosowania są niezmienne. Wyborca przychodząc do lokalu obwodowej komisji wyborczej musi przedstawić dokument potwierdzający jego tożsamość. Musi potwierdzić odbiór karty w spisie wyborców. Otrzymuje kartę, dokonuje aktu głosowania i wrzuca kartę do urny. W samym Radomiu liczba uprawnionych do głosowania korespondencyjnego wyborców na ten moment nie przekroczyła 900 osób. Bo wniosków wszystkich było razem takich zarejestrowanych u nas przez system 857. Natomiast finalnie po sprawdzeniu zgodnie tak z przesłankami, kto faktycznie mógł to głosowanie korespondencyjne zgłosić, zostało przygotowanych po weryfikacji 838 pakietów wyborczych. One w piątek już były dostarczone do Poczty Polskiej. Oczywiście w dobie pandemii trzeba będzie pamiętać o zachowaniu środków ostrożności.
Wiadomo, że wszyscy staramy się zachować szczególne środki ostrożności, żeby nie narażać ani siebie, ani członków komisji na jakiekolwiek ryzyko. Członkowie komisji będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej. Mam nadzieję, że wyborcy, którzy przyjdą zagłosować, też po wejściu do lokalu zdezynfekują dłonie, że postarają się także dotrzeć do lokalu zaopatrzeni w maseczki. Jak informuje dyrektor Radomskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, głosujących w lokalu nie będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek. Członkowie komisji mają mieć ochronę, natomiast dla wyborców przychodzących do lokalu obwodowej komisji nie ma takiego obowiązku, ale mam nadzieję, że wyborcy zachowają się tak, jak idą do innych instytucji czy do sklepów i tam zakładają maseczki, więc że tak samo zachowają się przychodząc do lokalu obwodowej komisji wyborczej. Głosowanie będzie przeprowadzone w niedzielę 28 czerwca w godzinach od 7 do 21. W sobotnie południe piłkarze Broni Radom rozegrali pierwszy sparing po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. W zespole Dariusza Różańskiego wystąpiło wielu młodzieżowców, którzy w najbliższych tygodniach będą przebywali na testach. Wśród nich znalazł się m.in. Kamil Uciński z Granatu Skarżysko-Kamienna czy Mateusz Ciupiek z Unii Warszawa. Do 30 czerwca troszeczkę mamy ręce związane ze spraw pod kątem jakichś umów z zawodnikami z innych klubów, dlatego też ten czas poświęcimy na testowanie młodszych zawodników. Dzisiaj było takowych 7 i bezpośrednio po meczu będę z nimi rozmawiał. Każdemu poświęcę kilka minut, żeby wymienić się spostrzeżeniami. Radomianie pokonali niżej notowanego rywala aż 5-1. Hat-tricka zaliczył Przemysław Nogaj, a po jednym trafieniu dołożył Przemysław Śliwiński oraz Dominik Leśniewski. Honorowe trafienie szydłowianki to gol z rzutu karnego autorstwa Bartosza Kozickiego. No widać rozbrat z piłką u wszystkich, myślę. Dzisiaj wiadomo, że wynik nie był ważny raczej, żeby najważniejszą rzeczą było to, żeby się spotkać i porywalizować z kimś z zamiedzy, że tak powiem. Świetny sparing, dziękuję za zaproszenie trenerowi Różańskiemu. Sporo testowanej młodzieży u nas w zespole. Jak to mówią, pandemia dotknęła, że tak powiem, wszystkich w tym roku. Gdzieś tam nas ciężki sezon, bo musieliśmy ciąć koszty. Dużo gdzieś tam z 2-3 znanych zawodników odeszło, ale chcemy tutaj budować fajny zespół, który... Cel towarzyskiego spotkania został osiągnięty, a dodatkowy plus to fakt, iż zawodnicy obeszli się bez kontuzji. Kolejna ważna sprawa to jest taka, że nikt nie uległ kontuzji i tego się trzymajmy. Najbliższe tygodnie to dla obu ekip czas wchodzenia na wyższe obroty. Radomianie kolejne treningi rozpoczną już od poniedziałku, a w piątek czeka ich starcie z Deltą Słupno w ramach rozgrywek Pucharu Polski. Te 3 tygodnie czerwca poświęciliśmy na takie sprawy sprawności ogólnej, natomiast te sprawy bardziej specjalistyczne zaczną się teraz w lipcu. Do 3 tygodnia zaczniemy już regularną pracę, zaczęliśmy już jakieś 2 tygodnie, ale mówię, no po tym wirusie też nie chcę zawodników gdzieś dotykać w mocne obciążenia treningowe, dlatego żeby nie zrobić im krzywdy. Po meczu pucharowym Broń Radom kolejny mecz towarzyski rozegra już 1 lipca. Rywalem Timu Splant będzie Pilica Białobrzegi. Coroczny półmaraton na stałe wpisał się w kalendarz obchodów rocznicy wydarzeń z czerwca 1976 roku. W miniony weekend biegacze wystartowali w 8 edycji tego typu imprezy. Decyzja o jego organizacji w takiej formule, w jakiej go zorganizowaliśmy, no, rodziła się, można powiedzieć, trochę w bólach. Nie było wiadomo, czy go zrealizujemy, czy nie, w jakiej tej dokładnie formule. Około bodajże 2 tygodni przed terminem biegu ta decyzja zapadła. Na linii startu w tym roku stanęło 150 uczestników. Wszyscy zachowywali się zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi. Biegacze startowali w odpowiednich odstępach czasowych. Szczególnie myślę, że to zadziałało i było przestrzegane w miejscach, kiedy to zbliżenie obejmowało większą ilość osób, czyli strefę startu mety. I tam, jak zobaczymy,
to zawodnicy wszyscy praktycznie przestrzegali tego reżimu. Co roku na starcie półmaratonu stawało od 800 do 1000 biegaczy. Tym razem było to 150 sportowców, ale bieg ukończyło 138. Są różnego rodzaju historie losowe, zdrowotne, także taka frekwencja to jest normalna historia, że kilkanaście osób zawsze nie wystartuje z takich przyczyn, które trudno przewidzieć przed ustanawianiem limitu. Natomiast w przedziale tym 12-30 czerwca można biegać wirtualnie. Wystarczy tylko zarejestrować się przez stronę www.biegiemradom.pl. Dotychczas na konto stowarzyszenia spłynęło już 50 zgłoszeń udziału wirtualnego. Biegacze, którzy skorzystali z takiej formy, zarejestrowali się na wspomnianej stronie, a po wszystkim wysłali screena z przebytej trasy na adres stowarzyszenia. Druga formuła to bieg wirtualny, czyli każdy startuje w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. No jest ograniczony tylko limit taki czasowy między 12 czerwca. Trasą półmaratonu była pętla wokół zalewu na Borkach. Pełen dystans biegu obejmował 6 okrążeń, czyli nieco ponad 21 km. Cel takiej imprezy to rzecz jasna kultywowanie tradycji i pięknej historii. Dla podtrzymania ciągłości i tradycji tego biegu i wiele osób też biega dla uszanowania tej idei, głównej celu, dla jakiego ten bieg został zorganizowany, czyli upamiętnienie wydarzeń radomskiego czerwca 76. Półmaraton rozpoczął obchody 44. rocznicy wydarzeń z czerwca 1976 roku. Kręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Leclerc. Rabatów bez liku. Nawozy firmy Biopon rabat 30%. Doniczki ceramiczne i plastikowe rabat 30%. Walizki rabat 30%. Leclerc. Wtorek w Radomiu będzie deszczowy. Na termometrach zobaczymy 23 stopnie. Ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Biometr będzie niekorzystny. Środa bez zmian. Wiatr powieje w porywach nawet do 40 km na godzinę. Temperatura spadnie i wyniesie 17 stopni Celsjusza. Na barometrach maksymalnie 1021 hektopaskali. Biometr będzie niezmiennie niekorzystny. W czwartek wciąż możemy się spodziewać burz z obfitymi opadami. Termometry pokażą 23 kreski. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hektopaskala, a biometr pozostanie niekorzystny.